Dzień dobry. I dzień dobry ze słonecznej Kalifornii. Jestem gdzieś tutaj. I już w pokoju, dochodzi godzina 7. Natomiast jeszcze chwilkę. Zdecydowanie tego elementu brakuje w moim życiu. Potrzebuję więcej sauny w swoim życiu. To jest coś, o co warto walczyć. I myślę, że wszystkie problemy świata by znikły, jakby każdy mógł sobie pozwolić na pół godziny sauny dziennie. Oczyszcza niesamowicie umysł i ciało. Wszystkie wojny, wszystkie problemy by przestały istnieć. Natomiast nie mamy na to czasu, bo pędzimy wszyscy. Tak więc czas do pędzenia. I prace trwają. Teraz mała ciekawostka, do chmurowiska dołącza kolejna osoba, więc oficjalnie jest nas 8, nieoficjalnie jest nas 10, ale kolejne ogłoszenie już niedługo. Natomiast na początku maja dołączył do nas Przemek, AWS architekt, a dzisiaj został ogłoszony Michał Zaręba, który będzie odpowiadał za Professional Services. Robota idzie i teraz czas na poranną kawę, pierwszą kawę, bo już mamy godzinę 8:30. Macieju, jak śniadanie? Wybornie. Idzie mi jak najlepsze. Sobie spacerujemy i za chwileczkę zaczynamy pierwsze sesje. Więc ja będę tylko przez chwilę i zaraz się zbieram, a reszta ekipy zostaje na cały dzień. Tak. To nie? Tak. Macieju, jakie plany na dzisiejszy dzień? Wszystkie sesje, wystawić oceny, kawka. I żegnamy się, folwark Łochów. Bardzo przyjemne miejsce, jak macie, ci się podobało? Super, spędza się tutaj czas. Piękna pogoda, piękni ludzie, Mirek, mój przyjaciel. Dwa dni konferencji, bardzo udane i pod wieloma względami. Po pierwsze miałem swoją sesję, po drugie spędziłem troszkę czasu z Maciejem i z innymi osobami. I co jeszcze ważne z tematów biznesowych, to udało mi się spotkać tutaj z kilkoma osobami z Microsoftu, bo było dużo osób, z którymi współpracuję przy wielu projektach, więc ustaliliśmy dużo rzeczy, które ogarnialiśmy zazwyczaj przez maila albo przez telefon. A tu mieliśmy okazję przegadać te wszystkie tematy, więc było bardzo dobrze. Plus się udało też spotkać paru klientów, z którymi współpracuję, oraz jednego nowego, bardzo dużego klienta, olbrzymią polską firmę, do której jadę w następnym tygodniu, żeby porozmawiać o pewnym biznesie. Więc bardzo udana konferencja. Wracam do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Więc moja mapa na ten rok, tablica, światło, statyw. To też taki statyw, którego pewnie jeszcze nie pokazywałem na tym vlogu. To jest statyw, którego używam do telefonu, więc tak sobie stoi tutaj. Tej samej firmy, której używam statywu do tego aparatu, czyli Manfrotto. Więc mam przez chwilę jeszcze pusty dom, więc zaraz biorę się za nagrywanie swojego podcastu. Więc najbliższe dwa odcinki będą o tym, jak zacząć swoją firmę i przykład tego, jak my zaczynamy w tej chwili ze spółką Transparent World i z Miromax Media, więc to będzie takie dość ciekawe. I drugi też będzie w podobnych klimatach, więc warto słuchać mojego podcastu i go subskrybować, bo tak jak z vlogiem, vloga sobie robię, ustawiłem, to tak z podcastem ustaliłem sobie, że nagram 10 odcinków i mam w głowie pewną liczbę, która jeżeli zostanie przekroczona, nie powiem w czym, natomiast będę bardzo wdzięczny za komentarze i dobre oceny na iTunes. Linki są poniżej, więc jeżeli po prostu zbiorę pewną określoną ilość, jeżeli ktoś tutaj, kto ogląda tego vloga, słucha też mojego podcasta i ten podcast daje ci wartość, to proszę cię, zostaw jakiś komentarz albo jakieś tam gwiazdeczki na iTunes. Będę bardzo wdzięczny i wtedy, jeżeli zbiorę określoną liczbę, którą mam w głowie, to po 10 odcinkach będę dalej robił. Jak nie, to po prostu 10 odcinków i na tym skończymy.
Ale a propos podcastów, więc był u mnie ostatnio Radek Budnicki i nagraliśmy podcast Co się zmienia, gdy stajesz się przedsiębiorcą? Mirek Brunejko, bo jestem taką osobą, która niedawno założyła firmę i rozmawialiśmy o tym, co się zmienia. To jest bardzo krótki podcast, 29 minut, natomiast tak jak sobie go posłuchałem, to chyba jedne z najbardziej konkretnych treści, jakie wypuściłem kiedykolwiek, a propos finansów. Czyli dlaczego Mirek nie jeździ Bentleyem, jakie zasady zakupowe stosuje Mirek Brunejko, jak inwestuje swoje pieniądze, dlaczego warto być minimalistą, czy pieniądze twojej firmy to twoje pieniądze, jak zmienia się podejście do płynności finansowej, gdy stajesz się przedsiębiorcą, jak stworzyć poduszkę finansową dla siebie, dla firmy. Więc to wszystko 30 minut, podcast po ludzku o pieniądzach, link też tu na ekranie, ale również pod filmem, więc jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, naprawdę dobry content. Wiem, że tak głupio mówić o sobie, ale naprawdę dobry content, polecam bardzo. Więc ruszajmy. Czas nagle trochę podcastu. Nagrywam. Mam mikrofon. Halo. Dzisiaj bardzo szybko dla osób, które myślą o zrobieniu własnego biznesu, powiem, co jest potrzebne, żeby otworzyć swój biznes. Potrzebna jest jedna rzecz. Jedna. Potem cała reszta się ułoży. Potrzebujemy jedną rzecz i nie jest to wizytówka, nie jest to strona internetowa, nie jest to blog, nie jest to logo, nie jest to strona na Facebooku, nie jest to Twitter, nie jest to nawet konto bankowe, nie jest to nawet firma, nie jest to nawet system księgowy, nic z tych rzeczy. Jeżeli chcemy założyć firmę, potrzebujemy mieć, uwaga, uwaga, klientów. I mam masę osób, które się nie zgadzają i na pewno też wiele osób ogląda ten odcinek, się nie zgadza, natomiast please trust me tak długo jak możecie, że jeżeli chcecie założyć swój własny biznes, to zapomnijmy o zakładaniu firmy, zapomnijmy o innych rzeczach, pomyślmy jak zdobyć naszego pierwszego klienta i po prostu zacznijmy go zdobywać, czyli zaczynajmy wysyłać oferty, zacznijmy szukać osób, które są zainteresowane tym, co moglibyśmy zrobić. Jeszcze nie musimy mieć pełnej wizji naszego produktu, po prostu spędźmy czas z naszymi klientami i rozmawiajmy o tym, co możemy zrobić. Jeżeli już mamy taką ideę na produkt, to też nie budujmy tego produktu, ale najpierw dowiedzmy się, czy są ludzie, którzy to kupią. Bo wiele razy widziałem takie akcje, gdzie jest produkt budowany przez pół roku i potem się okazuje, że nikt tego produktu nie używa. Więc nie róbmy też takich rzeczy. Spróbujmy znaleźć tych klientów, bo jeżeli znajdą się klienci, znajdą się pierwsze pieniądze w naszej firmie, to wtedy się a. nauczymy biznesu, b. będziemy z tymi klientami mogli dłużej przybywać i pytać, czego bardziej chcą. Natomiast musimy najpierw dojść do tego elementu, że zdobędziemy naszych klientów. Gdy mamy już klientów i klient mówi, że chce kupić nasze usługi, faktycznie wtedy możemy już pójść, założyć naszą firmę, zacząć się martwić tymi rzeczami i działać. Natomiast, gdy już zrobimy jeden produkt, jedną firmę, drugi produkt, drugą firmę, to wtedy, gdy już nauczymy, co działa, co nie działa, bo my ludzie zazwyczaj nie wierzymy tak bardzo innym ludziom i musimy to przetestować, więc jak przetestujemy już, to wtedy faktycznie już możemy przy kolejnych firmach, gdy już wiemy, jak działa biznes, myśleć o tym, żeby na przykład najpierw założyć firmę, najpierw założyć brand, najpierw zbudować produkt, bo wiemy już, że nasi klienci to kupią, bo jesteśmy z nimi blisko, albo znamy jakiś model, który dobrze działa. Natomiast gdy jesteśmy na początku tej drogi, pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to znaleźć klienta. Naprawdę. I dla osób, które chciałyby się troszkę zainspirować, to odeślę do pewnego blogu na blogu 3poziomy.pl, który kiedyś napisałem. Na blogu 3poziomy.pl znajduje się taki wpis, mail, który przyniósł mi $16,855 i to jest taka informacja, że wyjechałem do Włoch, zacząłem pisać bloga, natomiast zaczęły się kończyć pieniądze, nie miałem firmy i napisałem takiego maila do wielu firm i w końcu jedna się zgodziła i w ten sposób znalazłem swojego pierwszego klienta i dopiero potem pojechałem do Polski, założyłem firmę i zrobiłem inne rzeczy, natomiast to jest przykład maila, który był napisany do pewnej firmy w roku 2012 z informacją, słuchajcie, mam taki produkt, który kosztuje $300 i oto układ, jeżeli dam wam wartość, to mi zapłacicie, jeżeli nie dam wartości, to nie zapłacicie, oto próbka, którą chcę wam dać, natomiast tylko powiedzcie tak i w końcu się ta firma zgodziła. Tak więc, nie przeszkadzam już za dużo, jutro wracamy do normalnych dni. A już niedługo patrzę na kalendarz i wyłaniają się Włochy. Pojadę do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, cała moja przygoda. To będzie bardzo emocjonujący czas. Tak więc, tym samym dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia jutro.